Kochani, dzisiaj mamy 10 listopada 2018. Jestem w Wellington, New Jersey, gdzie obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To jest tak, jak my obchodzimy na obczyźnie. Polscy patrioci, patrzcie, że normalnie chyba mi się głos załamie. Będziemy jeść, będziemy pić, będziemy się bawić. Grają oczywiście moi ulubieni zambrowiacy, których jeszcze na razie nie ma, bo to jest część zwana cocktail hour, czyli spotykamy się, siadamy, rozmawiamy, ściskamy się, szczęśliwi, że się możemy widzieć. Wiecie, tam dalej są prawdziwi żołnierze, z nimi już też rozmawiałam, byłam przy ich stoliku, którzy, kochani, nie brali udziału, ale to zostało utworzone zaraz po I wojnie światowej, po 1918 roku i tradycja trwa do dzisiaj. A to są właśnie oni, w mundurach, z tymi panami rozmawiałam i wiecie co, tradycja trwa. Służyli w Polsce, w wojsku i teraz tutaj, przy takiej oczywiście okazji, ubierają mundury. Godnie reprezentują Polskę, polskie wojsko. I wiecie, kilka słów na ten temat. Nie wyobrażam sobie, żeby tego nie świętować. Przez 23 lata rozebrano nas na części i przestaliśmy istnieć jako kraj. W 1918 roku wreszcie, po 123 latach nieistnienia nawet na mapie Polski, na mapie Europy jako Polska, wreszcie zaistnieliśmy. Myślę, że dużo cennych lekcji powinno z tego być. Nie wiem, jak to się obchodzi w Polsce. Bardzo mnie interesuje, jak się obchodzi tak naprawdę na świecie. Więc cokolwiek wiecie na ten temat, koniecznie podpiszcie pod. Ja tutaj na wszystkie strony patrzę, bo dużo godzin będzie dzisiaj. Każdy ubrany elegancko. Na ogół wymagane były długie suknie. No tak, wiecie co, jak się ubieram, to tak to wyglądało jak na Sylwestra. Ty też robisz zdjęcia? Dla kogo? Dla siebie? Czy nie? Nie. Pani Grażyna. Dla pani Grażyny. Ona będzie miała wszystkie zdjęcia. Aha, rozumiem. Pomachaj ręką nam wszystkim. Już pięknie. Piękny uśmiech Polski. Świetnie, baw się dobrze, kochanie. Piękne kwiaty, cudnie wszystko nakryte. No naprawdę, tak jakbym była na Sylwestra. Święto, wszyscy uśmiechnięci. No, dla nas jest to ogromnie istotny dzień. Będziemy bawić się do rana, a więc będzie to 11.11. Pamiętajmy w roku 2018, czyli 11.11.11. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że wszystko potoczy się pięknie. Ja jeszcze zechcę rzucić coś, kiedy już wszyscy na dobre będą się bawić. Na razie zaczynamy jeść. Buziaczki, kochani!